Panowie, witam w kolejnym odcinku opuszczonych miejsc Deception Exploration. Jesteśmy na forcie Bema. Bema, gdzie to jest Bema? Gdzie to w ogóle? Jaka dzielnica to jest? Chyba Bemowo, nie? No dobra, jesteśmy na Bemowie. Mamy tutaj pierwszy oto budynek z trzema zajebistymi kominami, które wyróżniają się niż inne budynki. Na... Postrało mi się, dobra, wali się to. Ale na całym obszarze, tym forcie, znajduje się chyba 4 albo 5 budynków, które szybko zeksplorujemy. Każde pomieszczenie jest takie same, więc nie ma sensu nagrywać wszystkich, bo tam nic po prostu nie ma. Puste ściany, ale zobaczycie wszystko, co tu się kryje i być może nagram tutaj kolejny film, albo nawet i sceny do Bloodless. Więc dość gadania, p***ania i zapraszamy kamerzystę tutaj, żeby się przedstawił, naszego gościa głównego. Witam, to Atlantic Studio. Może coś więcej? Już powiedziałeś wszystko, więc nie mam co do dodania. No może... Będziemy zwiedzać 5 fortów około. No może powiesz, co ty tu robisz i w ogóle... No również nagrywam. No właśnie, mam również aparat. Kamera rozładowana, aparat. Dobra. Coś jeszcze chcesz dodać? To wszystko. Zaczynajmy eksplorowanie. No to przechodźmy. Dość gadania, zapieprzamy eksplorować. Do oglądania. Fort Parysów był fortem pierścienia wewnętrznego twierdzy Warszawa i został zbudowany w latach 1886-1890. Na terenie znajdowały się 3 schrony podwalni, 2 koszary z potemu, laboratorium, magazyn naboi gotowych i zapasowa prochownia. W 1921 Fort Parysów otrzymał nazwę jako Fort Bema. W okresie międzywojennym mieściła się tam fabryka amunicji, a podczas II wojny światowej w forcie mieściły się niemieckie magazyny. W latach 1950-1978 należał do zaplecza lotniska wojskowego na Bemowie, a następnie do Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia. W 1999 Fort Bema przejął urząd gminy Warszawa-Bemowo, gdzie następnie przeznaczył zabudowania fortu na centrum rekreacyjno-wypoczynkowe. Panowie, w skrócie, mam tutaj sobie taką latarynkę. Czekajcie, przedstawię statyw. Mam taką czołówkę założoną na łeb i stoję właśnie przed jakimś tunelem. Tutaj taki tunel jest. W sumie wejdźmy sobie do środka. O. Może tu nie będzie mnie widać, więc ja przełączę tutaj teraz kamerę naprzód. O cholera. Tu mamy taki tunel jakiś, poczekajcie. O. Panowie, tutaj niestety tamten tunel nie ma żadnego końca. W sensie ma koniec, ale jest sam tam jakieś kraty. Chcę bo właśnie wchodzić tam kolejny, żeby zobaczyć, czy to jest jakąś kamerką za 500. No bo zaszkujmy się jakiś. Ile? Co? Kamera. A co, odważmy teraz? Nie no, bo może kupię. Idę dodać, pewnie z 600. Co? Nie. Co? Jakieś 600. O, tajemnica, dobra, spokojnie. Jak to było za... Powiedz, że nawet mniej. Ile? 500? Powiem, że nawet mniej. Serio? Nie. O kurde, no to jeszcze lepiej. Ale Ford prezentuje się oto w ten taki sposób. Tutaj mamy jeden budynek. Panowie, jesteśmy właśnie... przy kolejnym forcie. Wejście jest... O, jest w sumie wejście tutaj. Rozdzieliliśmy się i z sobą będziemy gadać przez radiotelefony z zasięgiem 5 km. Wodoodporne i pylnoodporne. Dobra, to zróbmy test. Próba dźwięku. Sebo, odpowiedz. Co ty w ogóle nie gadasz? Dobra, to bez odbioru. Ojej, to jest tunel jakiś. A, faktycznie, tunel. Co to kurwa? Ty, ha, rower. Poczekajcie. Ty, Sebo, znalazłem tunel u rower. Dobra, walić. Sebo nie odpowiada.
Jestem tutaj kompletnie sam. Cholera, czy ja byłem kiedyś na tym przedziale? No oczywiście, cholera, że tu nie byłem. Historii tego miejsca nie znam, ale poszukam coś w tym i nagram to w formie lektora dla was, żeby... Aha, my się tu cofnęliśmy. Nie ma tu nic. No jedyne co, no to dobrze, że te drzwi się zachowały. W sumie to zaraz. Aha, te drzwi można w ogóle otworzyć. Ale my nie będziemy ich otwierać. O, tu jest kolejne wejście. Tu jest chyba tunel. Tak, to jest ten tunel. Co jest? Jeszcze raz, bo cię nie zrozumiałem w ogóle. Policja, po prostu policja. Ja pier... Jak to policja? Co, oni wczoraj puszczali tą muzykę? No wiem, i co, oni tam stoją? No tylko ją sobie, ale oni idą w kierunku tego, jakiegoś stadionu. Ale oni nic tam nie zrobią, bo tu można legalnie. Tak, ale tak tylko mówię, informacyjnie. Dobra. Tutaj dostaliśmy informację, że policja chodzi na terenie, w sensie, że jest tutaj. Ale oni nic ze mną nie zrobią, poczekajcie. Właśnie wyszłem z fortu i idę teraz naokoło. Właśnie idę w stronę tych schodów. Panowie, a teraz jestem przy... Jestem przy bramie do piekła. Takie coś właśnie. I tam wejdziemy do środka. Boże. Tutaj jest wejście takie od boku. I z tego co pamiętam... Mordeczki, tutaj ekstradycja. I tutaj jest taki zakręt w tamtą stronę. Tam jest wielki tunel i jeżeli z tego co pamiętam... Z tego co pamiętam, to jest tu chyba największa ta sala, tutaj taki pomieszczenie takie wielkie. Trzeba przesunąć kamienie. Można teraz wchodzić. Wchodzimy do piekła tak zwanego. Tutaj już mamy tak ciemno jak w dupie murzyna. Zobaczmy, latarka działa, działa. Do tego tunelu za chwilę sobie pójdziemy. Jezu, ile tu jest śmieci i jeszcze... Dobra, ostrość jest jaka taka. Wiecie co? Dobra, wiem, że to może i nic nie dało, ten flash z telefonu. Ale... A nie, dał coś. Bez latarniki coś widać, bez czołówki. Widać? A, widać, to czarne to jest właśnie, tam jest zamurowane, tam są cegły. Tam było przejście na drugą stronę, ale tam tylko przez tunel można się dostać. Ogólnie fort jest zajebisty. Najlepszą sprawą jest to, że można tutaj legalnie sobie zwiedzić, wejść do środka i nikt wam za to przypału nie zrobi.
O, shit! Zaraz, zaraz. A to nie jest jak... O! Cholera. To jest jak z tego horroru, ten... z tym panem. To, czy jak to tam miało? No, mamy takie schody na górę. Wchodzimy właśnie na jeden z budynków. O kurna! Ale to... stromo! Dawaj, musimy dostać się na górę. Zobaczycie, jak to wygląda. O kurna! Ale najlepsze będzie, jak ja spadnę z tego. A teraz stoimy przy prawdopodobnie wlocie powietrza do środka. O ile to jest chyba wlot powietrza. A może jakiś wentylator? Nie wiem. Może komin? Ale bardziej wygląda mi to na wlot powietrza. Powietrze, świeże powietrze wlatuje do środka i dostaje się na dół. Do pomieszczeń. To chyba każdy zna i nie muszę tego tłumaczyć. Chyba, że ktoś jest debilem i nie pojmuje tego, no to już jest jego problem. Wbijamy do kolejnego fortu, powaliło mi się. Wbijamy do kolejnego budynku, który właśnie jest o tutaj. W statywie, a nie na sobie. Ło! Ale na tym to fajnie wygląda. Gdzie na czym? Na tym patyku. I tym razem do tego budynku wchodzimy we dwóch. I co to będzie? Czy tam będzie jakiś motorower? Motocykl? Hubert? Hubert M? Clickbait? Clickbait? Nie wiem, a może Halloween? I my sobie tutaj łazimy. Tutaj mamy już jedno pomieszczenie puste. A nie, tu mamy jakąś niespodziankę. Co to jest? Widać, że tu jakiś kibel pewnie był. Kibelek, tak. Tutaj, o, tu zawiasy jeszcze się trzymają i mamy... O, a nie, tu jest dalej przejście. A tu jakieś okienko, chyba sklepik szkolny. O, i tu mamy puste, zobaczcie, mamy tutaj jakieś dziury. Nie wiem, od czego to mogłoby być, ale jak są tu jacyś znawcy takich fortów militarnych i innych takich gówien, to zapraszam do komentowania filmiku. Nie zapomnij zostawić jeszcze subskrypcji. Szczecin? Nie wiem, odpowiedź chyba znajdziemy na ścianie, kto tak mówił. A, no tak! Satan! Teraz jesteśmy tutaj. Jesteśmy na jakimś tunelu. Kolejny korytarzyk oczywiście. I co my tu mamy? O, tu mamy takie fajne wyjście. O, ale to jest ciekawe. Ale tu jest w ogóle takie świetne wyjście. Nie wiem, jak to widać, ale poczekajcie, powiem, oddalę jeszcze patyka. Kurde, coś nie działa. Dobra, walicie. Zobaczcie, jak to fajnie wszystko wygląda. Tutaj normalnie można by było walnąć scenę do filmu. Jeszcze taki poboczny pokoik i zaraz to jest. A, no fajny kibel. Taki tutaj prosty już przy wejściu blokuje wszystko. A, no to kibel był drugi. Tutaj jest ten plastik taki, co wkładasz papier, ręcznik jakiś toaletowy i się wycierasz ręce. No dobra, tutaj to akurat takie ciekawe jest, że szkoda słów. Tutaj chyba kolejny kibel. No, a jak? O, tu coś się jeszcze zachowało. Panowie, jesteśmy właśnie tutaj przed takim już pierwszym kominem. To wygląda jakoś mniej więcej w ten sposób. No nie mam flesza z przodu telefonu, więc to tak ciemno będzie. Tutaj mamy drugi kominek. Tam mamy już trzeci. No nieźle, naprawdę nieźle. O 15 ileś jest, czekaj, co to piszę? Free candy. O, zobaczmy. Co to jest? Wow, ale to są zakręty jakieś, ty. O ja. Ale to jest dobre. Czwarty komin. Jo, ale to jest świetne. Tutaj coś takiego. Tutaj jakieś schody są jeszcze. Czekajcie, ja flesza włączę z telefonu. Dobra, to coś powinno dawać. Tutaj mamy śmietnik. D-
tu jakiś piach jest. Ale w ogóle tutaj nawet echa nie ma. Ciekawe, skąd taki piach tutaj się wziął. Tutaj mamy coś. O, proszę, grill. Mamy tu już takie coś ciekawego. O, tutaj jakaś kolumna jest. Cóż, wygląda na to, że to jest chyba wszystko, jak na ten budynek. Cholera, nie patrzę pod nogi, zaraz w jakąś dziurę jest, już tu wlazłem. No, taka przestroga. Łazicie na opuszczonych, to patrzcie też pod nogi, bo źle to się może skończyć. Ale wasze zdrowie to mnie akurat mało obchodzi. Po raz kolejny nie myliłem się. Mamy jakieś 5 obiektów do eksplorowania. Dobrze stoimy z czasem, bo jeszcze słońce nie zaszło do tego i nocy nie ma. A chcę wyrobić się z wszystkim do zachodu. Fajny ten Ford Szcza. Ford Bema jak na razie bardzo idealnie się zaprezentował. Jesteśmy właśnie przy 5 budynku, do którego zmierzamy i tym razem we dwóch będziemy tu eksplorować. Jedzenie tu. Ale to jest wielkie... A jakie tu echo się niesie w ogóle. Odpalę wam flesza. Dobra, myślę, że to coś... A, dało. Zobaczcie, pustaki mamy tutaj, zamurowane okna. Tam jakiś wlot w powietrzu musi być. W ogóle zobaczcie, jak ta cała instalacja została rozkradziona. No niestety ludzie, mamy już... Kurwa, ty gadasz, a ja w ogóle nie mogę się skupić. Robi się zachód słońca już, słońce zaczyna zachodzić, już jest ciemniej niż na początku. Teraz zeksplorujemy ostatnią część całego fortu, czyli wybierzemy się do tuneli. Ile to? O Jezu! Cholera, ty, ja tu nie byłem. Zobaczcie, tu są w ogóle drzwi, one leżą. Jezu, ale one są masywne. Jeszcze skrzypią. O Boże, ale tunel. W ogóle... nie balibyście się sami tutaj chodzić? Sami, jesteście tu praktycznie sami, nie ma nikogo, tylko wy jesteście. Eksplorujecie i nagrywacie. Pamięć na tym telefonie tak mnie dyma, że aż szkoda słów. A, dobra. Już wiem, gdzie jestem. To jest drugi zniszczony rower. No to już przynajmniej wiem, że nie opłaca się tutaj chodzić. Ten tunel, co byliśmy na samym początku, on łączy się z drugiej strony, ja tu właśnie jestem. Ty masz nadal? Tu jestem. Nagrywasz? Nagrywam. Dobrze panowie, kończymy na dzisiaj tą eksplorację. Mieliśmy 6 budynków do zwiedzenia. Oczywiście Hosiu, ciuru. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. A jeżeli nie i macie jakiś problem, to zostaw łapkę w dół i jeżeli ci się spodobał i chcesz zostać na dłużej, zostaw subskrypcję i nie zapomnij subnąć jego kanału. Ponieważ ja tam jestem. A wiadomo, tam gdzie ja jestem, to tam się subuje kanał. Może coś od ciebie teraz. Skończyliśmy zwiedzanie fortów. Udała nam się eksploracja. Idziemy jeszcze gdzieś w jedno miejsce. Pójdziemy. I idziemy zwiedzać dalej i dla was nagrywać. I bez zbędnej mowy kończymy właśnie tą gadaninę i żegnamy się
i prawdopodobnie zobaczymy się już w kolejnym odcinku opuszczonych miejsc. Bye, 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 panowie. Panowie.